dobrego w nowym roku życzę wszystkim oglądającym. A wszedłem teraz do tunelu i pomyślałem, że włączę kamerkę, coś nagram. Niedawno podlewałem rośliny, także jeszcze są mokre. Widać lekkie zadymienie powietrza, bo ten spaliłem lekko w piecu. Ciepło jest w sumie, ale mam sporo małych sadzonek i lepiej, żeby miały ciepło, cieplej niż bez palenia. Tutaj sobie rosną, mam głównie na myśli kolokazje, te, które przyjechały do mnie z Tajlandii z ostatniej dostawy. Większość żyje. Z tego co widzę, to chyba ze 3, a może 4 sztuki odpadły. A było w sumie chyba z 20 parę, 29 może. Dokładnie nie pamiętam. Z tych wcześniejszych, które przyjechały do mnie trochę wcześniej z Tajlandii, też nie wszystkie przeżyły. Ze 2, może 3 też nie przeżyły i to takie, na których mi bardzo zależało. Teraz je tutaj właśnie pokazuję w tym rządku całym jednym. O, to są te z Tajlandii, tutaj te większe już się zaczynają, to już są też ten rządek cały, to już są te wcześniejsze trochę, już są, widać, że większe. A tam jedna jakaś trzymała, teraz widzę, taka jasna, malutka przyklapła. Zobaczymy, co z niej będzie, ale w każdym bądź razie na razie jest dobrze. A tym tutaj pierwszym, tym ostatnim, znaczy się, które ostatnio do mnie dojechały, podłączyłem teraz niedawno, 3 tygodnie temu, taką lampę i świecę im tutaj. Ta lampa, no coś tam daje na pewno, ale na taką powierzchnię, jaka tutaj jest, no to jakieś tam symboliczne promienie padają na tych okazjach, chociaż od momentu, kiedy podłączyłem, no to podrosły dosyć ładnie. No ale nie wiem, jakby wyglądały, gdybym tej lampy nie podłączył. A poza tym wszystko jako tako się trzyma. Nie ma jakichś takich nieprzewidzianych trupów na razie. Kolokazje pogubiły większość swoich liści. Tam przeważnie pozostawało im po jednym, ewentualnie po dwa, po jednym starszym i po jednym młodym na przykład. O, ta ma na przykład jeszcze 2 stare, no ale tu już jeden jest na wylocie. Większe sztuki, no, mają jeszcze po 3 liście, ale ten trzeci już jest też taki na wylocie. No, myślę, że za miesiąc może półtora miesiąca zaczną na nowo rosnąć i rozpocznie się nowy sezon, kolejny sezon kolokazjowy. Teraz kolokazje są w stanie uśpienia. O, bardzo ładnie wygląda ta sztuka. Fiolet Fantazy. Trzyma się ładnie. Ma 3 dorodne liściory. O, robi wrażenie ta odmiana. Thank you.
niedawno zakwitła, miała ładnego kwieciora, no już teraz trochę przyklap, ale zobaczmy, ciekawe, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby nasionka kolokazji się zapyliły, a nie widać, żeby pyliło, tu patrzę, bo te u góry, tak mi się wydaje, że te u góry tutaj to są elementy męskie, które pylą, a te na dole już tak jakby nasionka to są żeńskie i te górne powinny pyłkiem zapylić te kuleczki. Nie wiem, nie zdarzyło mi się za bardzo chyba jeszcze w kolokazjach, żeby znaleźć jakieś takie dorodne, zapylone, dlatego, że zazwyczaj te kwiaty z czasem po prostu giną. Giną, okapują, gniją, podobnie jak niezapylone owoce bananów dzikich, te, które mają nasiona, a się nie zapyliły. Zapyliły mi się jedynie nasiona kolokazji. Tamtej dużej kolokazji, co tutaj stąd widać, już liściory. Makrolszliza albo jest to raczej kalidora. Jedną porcję tych nasion wysiałem jakoś pod koniec lata, tu już mam małe siewki. A drugą porcję wysiewałem wczoraj. No tam wszedłem w ten gąszcz, żeby trochę posprzątać i znalazłem dwa takie kwiatostany z nasionkami, które zaczęły gnić, te nasionka już nawet. No ale wysiałem je i zobaczę, co z tego wyrośnie. Także alokazje mi się zapyliły, ale kolokazji mi się jeszcze nie trafiło, żeby zapylić. Ale będzie czas, to będę próbował zapylać kolokazję. Zobaczymy. No, z owocujących bananów jest, mam tutaj w sumie dwa banany owocujące. Jeden to tutaj jest Seagate, któremu zaczęły już żółknąć liście. Kilka obciąłem, nawet teraz jakoś. Także widać, że jego dni są już policzone. No i prawdopodobnie niedługo zaczną powoli dojrzewać banany, chociaż jeszcze są bardzo twarde. No i jeszcze pewnie troszkę muszą podrosnąć, bo są dosyć takie nieduże. No ale czas zbiorów się powoli zbliża. Wszystko jest na dobrej drodze, bo widać, owoce są ładne, zdrowiutkie. Eleganckie. Dwarf Saba, kolejny banan, który będzie zostawiony chyba już do owocowania. Dwarf Saby jeszcze nie jadłem owoców. No tak poza tym, to co? Tutaj mam gąszcz, mały relasów i innych tam powciskanych kolokazji dużych brugmansi wykopanych z gruntu. Tutaj tak samo, kolokazje wykopane, całe kępy w kastrach. Nain Blanco, ta duża. No już liście mają, są dużo mniejsze niż były latem. Te największe już odpadły. Największy liść Nain Blanco miał metr średnicy i całkiem spory, podobnie jak zresztą kalidory tamtej. Też mi około metra. Tutaj na owoce zostawiłem pisang awak, już odrost, bo po starym, którego owoce już zostały zjedzone, został tylko jak
Tutaj odrasta też banan, który został pień po nim. Smaczne owoce. Nam wakhom bardzo smaczne owoce. Pierwsza liga. Cytrusy mi trochę podrzucały liści. Dostawiałem je długo na tym, na dworze były, znaczy stały długo na dworze, już były przymrozki pierwsze. One dalej stały, chyba dlatego. Nawet, a pomarańcza trójlistkowa, czubki jej chyba zmroziło, bo ona jeszcze dłużej stała na dworze. Małe lasy. Dwa duże małe lasy mam. Takie już byki. Ciężkie do udźwignięcia, no w ogóle do przesunięcia są ciężkie. Już nie mówię o dźwiganiu ich. Na razie tak sobie bardzo dobrze zimują teraz tutaj na razie. No i zielony kuzyn małe lasów. Green. Sete ventrika są green. Glina planuje w tym roku. W tym roku, no nie wiem jeszcze, może tak gdzieś za 2 miesiące. W lutym. Może za dobry miesiąc. Pociąć i spróbować go rozmnożyć. Wypuścił już takiego świeżego liściora, bo ten to już chyba był, a ten jest świeżo wypuszczony. Tak. Brugmansio mi trochę po liście poklapły. Nie wiem, może miały sucho, ale zawieszałem tu. O, myszy. A jak sobie myszy tutaj u mnie grasują? O, tam w kącie widać. Spacery sobie robią, o, o. Mam nadzieję, że mi gdzieś nie robią jakichś tajnych przejść w folii. O, 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 o. Normalnie w biały dzień biegają między foliami. Tak, o, pozawieszałem trochę tych wczoraj. Więcej pozawieszałem tych żółtych tablic sklepowych, żeby się przygotować na atak szkodników, bo szkodniki zaatakują bliżej wiosny, także pomału trzeba wyłapywać co się da zawczasu, żeby nie dopuścić później do przygrupowania się sił i zaatakowania mi tutaj pełną siłą. Tak jak w tamtym roku było. Fajnie, pięknie było. Ale przyszła wiosna, w pewnym momencie przeprowadziły atak i przegrałem. Pod okazją znowu czyściłem tutaj liście opadnięte. Wszystkie kolokazje mam na podstawkach. Które zalewam wodą czas, znaczy ogólnie przeważnie stoi w nich woda, trochę wody stoi, w niektórych stoi więcej wody, w niektórych mniej, niektóre czasem przesychają podstawki, dolewam dopiero po czasie, zdarza się, że w niektórych całkowicie doniczki, ziemia w doniczkach wyschnie, to często się zdarza tutaj w tych, tak dlatego, że tu jest wkopana rura, w którą biegnie ciepłe powietrze. A widać, jak ziemia wyschła akurat w tym miejscu. Ciepłe powietrze i tutaj szybciej wysycha woda. I czasem, jak przez jakiś czas nie podleje dłużej, no to woda tak wyschnie, że aż ziemia w doniczkach wyschnie. No ale to nie zmienia faktu, że te kolokazje i tak wyglądają podobnie, jak te, które stoją w wodzie cały czas. O.
Milky Way. Jest jeszcze kilka takich dorodnych, które ładnie wyglądają w tym momencie. A myślę, że Yellow Splash no w tym roku wiosną, ale jakieś może 3 miesiące będzie ładna, duża, dorodna, bo no, urosła. Teraz jest dużo wyższa niż była w tamtym roku. Już jest taka już gruba. Dobrze się tutaj wrosła. No i myślę, że w tym roku wiosną, jak przyjdzie już ładne słoneczko, no to pokażę jaka może być ta kolokazja. Ładna była już wcześniej też, ale nigdy nie była taka wysoka jak teraz. Jest jeszcze kilka ładnych sztuk tutaj, takich świeżych, zeszłorocznych nowości. Chociaż może je kupiłem w 2022 chyba nawet. Ale w każdym razie w tamtym 2023 jeszcze nie były takie duże. No i w tym roku chyba już będą, już pokażą pełny swój urok, a zwłaszcza jak wyjdą latem na dwór. No tutaj teraz pokazuję kolokazja. Kurczę, zapomniałem. Czekaj. A, Black Velvet. Black Velvet, nie alokazja, bo też jest alokazja taka Black Velvet, ale to jest kolokazja Black Velvet. Jest to stosunkowo nowa hybryda kolokazji Black Velvet. Jest jeszcze, widziałem gdzieś jeszcze Blue Velvet, ale nie mam. No i aha, to też jest liść tej Black Velvet, tak. No a tu obok rośnie. O, a co ten tutaj? A to jest Pink Horizon. No to tutaj też trzeba jeszcze poczekać troszkę na pełny urok tych liści. Ale to jest bardzo taka zmienna kolokazja. Ona się, jak jest młoda, ma młode liście, to jest zupełnie inna niż później, jak jest już starsza. A już zaczyna się starzeć, bo widać, że już dostała już takich tutaj wybarwień, już jak stara, tylko brakuje słońca, żeby jeszcze do pełnego wybarwienia się. Może tędy bokiem przejdziemy, bokiem tunelu. Inne nowości kolokazjowe. Też zeszłoroczne już teraz. Dzisiaj to już zeszłoroczne. Nabytki z Tajlandii. No będą w tym roku wyjeżdżać na zewnątrz pod chmurkę latem. Na słoneczko i tam myślę, że pokażą swoje faktyczne, jakie one mają wybarwienia. Lima Aide, potężna, wielka kolokazja Lima Aide. Wyłazi z ziemi, dosypuje tutaj, jest co jakiś czas z ziemi, ale już tej swojej tutaj, już w tym swoim takim klombie. Ziemia jest szczupkiem, ona dalej wyłazi do góry. No jest, był czas, że była dużo większa niż jest teraz, no ale teraz jeszcze nie jest sezon na nią. Pod okazja Black Magic. Sezonki bananów zielane wodą, żeby miały sucho.
miały sucho i były zakurzone, bo trochę się tutaj kurzy. Raz, że z dymu z pieca, a dwa, że jest piach i też z tego się kurzy. Inaczej by było pewnie, jakby to było wyłożone jakąś agrotkaniną albo czymś podobnym. Kolokazja mojito. Tak wygląda. I tak. Aha, drugi z bananów, który teraz owocuje. To już nie wiem, czy wspominałem, chyba wspominałem, że owocuje już mi redka wędzisz. Jakaś nowość, jakaś nowa odmiana, nowa hybryda, czy coś w tym rodzaju. Redka wędzisz to nie znaczy, że owoce będą czerwone. Chyba tylko to oznaczało, że ma czerwony pień. Jak się nie mylę. No ale zobaczymy, jakie będą owoce. W każdym bądź razie banan jest dużo większy od zwykłego, od dwarfka wędzisza. No i tak jakby mniejszy od Grand Nine'a. Liść mi sięga do jakieś... Tunel ma 3,5 metra do czubka. No a ten tak nie dosięga liśćmi. Może stojącym liściem w porywie dosięgnął, ale tak to nie sięga na razie. Czyli masz no ponad 3 metry, 3,30 może mieć ten banan do czubka liścia. A jakieś te Siam Ruby. No te starsze wybarwione liście tak troszeczkę wyglądają słabo. Te nowe, które wychodzą na razie są niewybarwione, zielone, jaśniutkie. Ale też widzisz. O, pod lawem je stoją jakiś czas, będą, dopóki nie wyschnie, to będą nawet stały się w wodzie. Tutaj mam jedną kuwetkę siamów. Tutaj mam jeszcze dwie kuwetki siamów. No tak samo, to tu widzę, jakiś jeden był przecięty wcześniej, nie odbił. Może wypuścić, rosną ten, jakieś młode. No ale jeden, no ale w każdym bądź razie to mi wpadł. Tutaj też jakiś biedaczek jest taki, mizernotka. Ogólnie tak się trzymają. Też mokro mają, zlane wodą. Oplewamy sobie jakiś czas. W sumie to dzisiaj to tylko niektóre takie w tych najmniejszych doniczkach miały dosyć sucho, a te inne miały wilgotno, no ale już jak lałem z węża, to już poleciało na wszystkie. Siam lubi limonkowy. Limonkowe też jako tako się trzymają. Nawet niektóre nie najgorzej. Ten taki słabszy, ale widać tutaj zdrowy. No, ten taki jest grubasek. Miałem tu w gruncie jednego posadzonego, ale ten gruntowy niestety padł. Tak samo słabo na razie rośnie gruntowy. Zwykły ten czerwony Siam Ruby też słabo rośnie. Też chyba starego ściąłem. Tutaj też to tak słabo jakoś. Ten się ładnie tutaj widzę trzyma. Zobaczymy. Na razie nie doczekałem, czy tutaj jest gruntowy. No są problemy. Doniczkowe jako taką się trzymają, ale gruntowe niestety powypadały te pierwsze osadzone, które były. Kolokazja Midnight. Midnight. Jest ten. Tutaj mam sadzonki. Tu mam sadzonki. Pod okazją Midnight, no to muszę powiedzieć, że taka jakoś ciężka. Kilka widzę tutaj mi tak jakby odpadło. Nie, tam coś twardego, nie wiem, ale może, ale tutaj nie ma nic. Kilka odpadło.
Tutaj jakaś jedna się wylizuje. One były jeszcze latem, wcześniej latem rozsadzone i tak cierpiały. Tu ślimak mi zadeptał tą jedną. Tak się jakoś ciężko się dosyć ukorzeniają akurat te Midnight. No ale to, a to będzie, to jest nowość. Na razie nie oddaję kamerka, jak ona będzie wyglądała, urody tych kolokazji. Trzeba poczekać. Tak, Pharaon Mask. Dobra. Kolokazję tutaj do wysyłki. Do wysyłki jeszcze kolokazję mam. Jutro chyba do wysłania będą. Kolokazję, dwie sztuki Black Coral i jedna sztuka Giganta Variegata. Jeszcze parę dni jest na tyle ciepło, że można wysłać, a klient chce, no to wyślę. No. Aha, jeszcze do wysyłki jeszcze będę miał do stałego klienta, pana Torstena z Niemiec. Też muszę się wziąć zapakowanie, żeby jutro wysłać. Jeszcze tu, a tutaj między innymi w sumie 9 bananków, a tutaj między innymi tutaj te 6. No to będą dla pana Torstena. Burmese Blue. Musa macho sezonka. O. Musa macho, Cuban Horn Plantain. No. Tutaj Sumatrana X Grand Nine. Tak, ta cała kuwetka i jeszcze 3 sztuki takie trochę większe muszę zapakować. Dobra, Tulu Gefkera jeszcze tutaj zostawiona. Zostawiłem. Już odrosł, bo stara ścięta, już zjedzone owoce. Puszczam młodego. A jeden taki odrosł dorodny zostawiłem. O, tak się trzyma. Tu Gefkera. A, ładna, wieloniutka. Wydaje się być bananem dość odpornym do zimowania. O, pomimo tego, że to jest genotyp AAA. I owoce smaczne. I mała rośnie, bo nie osiągnęła nawet 3 metrów. Dużo by jej brakowało do 3 metrów starej. Czyli nawet urosła mniej niż niższa niż barwka wędzisz. Zobaczymy, jak urośnie ten egzemplarz, bo każdy egzemplarz może urosnąć trochę inaczej. Dobra, to by było na tyle. Na razie.